kosztuje wszystkie kopie uległy zniszczeniu. Jeśli tutaj jesteś, to pozostaw niewiarę w milczeniu. Na granicy snów i jawy budzą się instynkty, rodzą się mary, z iluzją ci do twarzy. Śpiący bogowie, chmarne istnienia, bruk po trupach Baldwin, Torlif i jego wyrzuty sumienia. Fiska we krwi, umazana kamera, daleko skąd do domu. Lingor wyciąga do ciebie ręce, Hagalie Ranta Gas. Spójrz pomiędzy te arterie, Hagalie Ranta Gas. Jeśli tego słuchasz, jeśli tutaj jesteś, to ostatnie ostrzeżenie. Jest wsią znajdującą się na grupie małych wysp w gminie Tvedestrand w hrabstwie Agder na południowo-wschodnim wybrzeżu Norwegii. Wioska znajduje się na wyspach Holmen, Oden, Lyngøya i Stensøya. Dawniej była domem dla kapitanów morskich statków. Do tego urokliwego miejsca można dotrzeć jedynie drogą morską, a sama wieś znana jest z malowniczego portu oraz drewnianych domów. Wyspy przeznaczone były jako pastwiska dla rolników z kontynentu, aż do ich stałego zasiedlenia w drugiej połowie XVI wieku. Osada leżała pośrodku wysp i była otoczona ziemią uprawną. Dopiero w XVIII wieku populacja wyspy znacząco wzrosła. W 1815 roku w Lyngør znajdowało się 31 domów, w których mieszkało blisko 200 osób. 3 lata wcześniej, podczas wojen napoleońskich, kiedy Anglicy zajęli wybrzeże, duńsko-norweska fregata Najaden została zatopiona w porcie Lyngør przez angielski okręt wojenny Dictator. Z 315-osobowej załogi Najadena 127 osób zginęło. Po tym jak Anglia zniosła prawa żeglugowe w 1849 roku, Norwegia stała się aktywna w handlu zagranicznym. W Lyngør było kilku armatorów, wielu kapitanów, pilotów, stolarzy i zdolnych marynarzy. W 1900 roku w Lyngør mieszkało już 600 osób. Były sklepy, urząd pocztowy, telegraf, spedycja, lecznica i wszelkiego rodzaju rzemieślnicy. W szkole uczono zarówno angielskiego, jak i niemieckiego. Wraz z przejściem od żagla do pary, porty straciły na znaczeniu. Kompanie żeglugowe wyjechały, przez co ilość statków w porcie drastycznie zmalała. Wiele osób wyjechało do Stanów Zjednoczonych lub przeniosło się do miast w poszukiwaniu pracy. W 1960 roku w Lyngør mieszkało około 200 osób, podczas gdy w 2004 jedynie 92 stałych mieszkańców. Szkoła została zamknięta w 2000 roku, ale poczta i sklepy, zaplecze i dobra komunikacja łodzią z lądem nadal się rozwijają. W miesiącach letnich populacja wzrasta od około 2 do 3 tysięcy, ponieważ wiele osób, które przeprowadziły się z Lyngør, zachowało swoje domy rodzinne jako letnią rezydencję lub wynajmuje je turystom. W 1991 roku Lyngør otrzymało nagrodę UNESCO za najlepiej zachowaną społeczność w Europie. Jako że jedyny film dokumentalny, który powstał o wyspie, przepadł gdzieś w archiwach, to nasza trójka bohaterów, Brook, Torlif i Lars, postanowiła nakręcić coś wiekopomnego.
Brooke po porażce praktycznego podejścia, kiedy złamała nożyczki, jeszcze wbiła się drzazga w palec, wróciła strasznie sfrustrowana i poirytowana. A oni wciąż pewnie próbowali się nawzajem przekonać, jaki to świat jest pokręcony albo realny. Dla niej to nie jest już teraz takie czarno-białe, ale potrzebuje działać, potrzebuje podjąć jakieś decyzji, więc podchodzę do was i mówię, no dobra, no to co proponujecie w takim razie? Znajdźmy, kto strzelał i do kogo. Myślę, że jej mąż, jak tutaj przyjedzie, bo dzwoniła do niego, więc będzie tutaj lada chwila, może wiedzieć coś więcej. A jeżeli będzie kłamał, złapiemy go na tym. I co? I co mu zrobisz? No właśnie. Wytkniesz mu kłamstwo, powiesz, drogi panie, skłamał pan, przyłapałem. Jesteśmy ekipą filmową. Jeżeli będziemy kręcić o tym materiał, po nitce do kłębka dojdziemy do tego, co się tutaj naprawdę dzieje. A dzięki tobie wszystko, co powiedzą, jest nagrane i może nawet trafić w ręce policji, jeżeli mamy do czynienia z takim scenariuszem. Na razie wiemy tylko tyle, że padł strzał, tak? Nie wpadajmy za dużo w panikę. Oczywiście. Strzał też padł w tym domu. Jest dziura od kuli na suficie. Co masz na myśli? Jest dziura od kuli na suficie. Okej, okay. Nie chcę się tam teraz cofać, ale to jest dla mnie nowa informacja. No ale może, co ja tam wiem, może tu są takie zwyczaje. Jak, czy drzwi są przeszklone, czy drewniane? Jak to wygląda tutaj, Tomek? Wiesz co, na tyłach tego domu jest taki niewielki taras, w sensie niewielka przestrzeń tarasu i tam są przeszklone drzwi. Widać z nich salon, czyli to miejsce, w którym byliście. Taras sam w sobie jest zakryty żaluzjami, więc jak byliście w środku, to ona wyglądała po prostu przez okno, odsuwając zasłonkę. Ale jak pójdziecie teraz, chcielibyście na przykład sprawdzić z zewnątrz, spojrzeć w kierunku tego pomieszczenia, tego salonu, to raczej nic tam nie zobaczycie, bo rolety są opuszczone w tych drzwiach, takich przeszklonych dużych drzwiach. Jeżeli się cofnę, to najprawdopodobniej trafię na gospodynię, prawda? Tak. Widzisz, że Miu nie ma już na zewnątrz, bo wy tak rozumiem, że żeby też nie chcąc, żeby was słyszała, więc trochę odeszliście od tej od wejścia. Więc cały czas jesteście na terenie, chodzicie po tej zielonej trawie, pięknej, idealnej, gdzieś Lars zostawił peta wciśniętego między zieleń. Jesteście tak bardziej na uboczu tego domu. Jesteście blisko płota, gdzie po drugiej stronie jest kolejny niewielki teren, gdzie jest też budynek. Sąsiedzi mieszkają. Miu natomiast jest w środku, zostawiła swoje rzeczy. Jak rozmawialiście, to gdzieś po prostu mignęła wam, weszła do środka. Być może została zawołana? Może sama weszła? Nie wiem, nie wiecie. Słuchajcie, moja propozycja jest taka. Ja mam pewne umiejętności perswazji. I mimo tego, że nie będzie to łatwe po twoim cyrku, Lars, to ja spróbuję jakoś zdobyć sympatię tej kobiety podczas osobistego wywiadu i wywiedzieć się czegoś od niej. Myślicie, że to dobry pomysł, żeby zrobić to dzisiaj? Dzisiaj, dopóki tam śpimy? Myślę, że tak. Bo potem jak dostaniemy swój własny dom, trzymałbym się od tych ludzi z daleka. Coś tutaj jest mocno nie w porządku. I tak będziemy na ich terenie.
No dobra. To przyjmuję milczenie Larsa za zgodę i wstaję. Ale przepraszam. Mnie o coś pytasz. Ja już swoje powiedziałem. Jak to zostało przyjęte? Wiesz, dużo słów, mało treści. Tak, Bruk ma rację. No cóż. Jak zobaczę więcej, to niezwłocznie wam powiem. A może nawet chwycę za kamerę i to sfilmuję. Żeby, drodzy państwo, mogli się rozsiąść w kanapach i obejrzeć. Wiesz, Lars, to jest dobry pomysł. Następnym razem, jak zobaczysz coś takiego, może nagraj to na kamerę, żebyśmy potem nie dyskutowali twoje słowa kontra nasze słowa. Lars, a czy nagrasz na kamerę ten wywiad? Oczywiście, będę profesjonalistą. No dobra, to pójdę tam. Rozumiem, Torliw, że Alma w dobrym nastroju została po waszej rozmowie. Nie spieprzyłeś nic, co? Uśmiecham się lekko. Poproszę następne pytanie, Bruk. Słuchaj, coś jest nie w porządku. Myślę, że wybraliśmy zły dom, ale jeżeli już tutaj jesteśmy... Powiem ci tak. Ja się odsunę, będę tylko przyglądał się w tle. Ja jestem konsultantem, nie muszę się pojawiać nawet w kadrze. Jeżeli będzie się coś złego działo, oczywiście jestem do twojej dyspozycji, ale im mniej będzie mnie w tej rozmowie, a im więcej ciebie, tym lepiej dla całej konwersacji i dla naszej gospodyni. Wiesz co, ja się postaram coś na tym ugrać. I Brooke wstaje z intencją pójścia do kuchni, pójścia do Almy, zaproponowania jej wywiadu i będzie się starała wykorzystać swój talent do tego, żeby pozyskać Almę jako swoją sojuszniczkę, a wszelkie podejrzenia skierować na Torlifa. Dobrze. I tym ugrywać potem. Dobrze, wchodzisz do środka. Znaczy, wchodzisz po schodach i patrzysz, że po prawej stronie, widzisz po prawej stronie między takimi niewielkimi drzewkami ruch. Jest taki trochę spadek terenu, więc żeby zajrzeć, kto to jest i czy to ewentualnie nie jest właśnie owa Alma, bo widzisz, że osoba, która ci tam mignęła za tymi drzewami, kilkoma dosłownie, jest ubrana podobny t-shirt jak ona, więc bardzo możliwe, że nie ma jej w domu. Co robisz? A jak nie ma jej w domu, to i tak chcę zajrzeć do domu, może coś uda mi się znowu wypatrzyć, więc pod pretekstem szukania jej wchodzę do domu. Dobrze. I chcę zajrzeć do kuchni. Dobrze, wchodzisz do kuchni, widzisz, nie ma nikogo. W tej przestrzeni, w salonie i w pomieszczeniach, które mijasz, czyli jakiś magazynek, który jest uchylony, czyli salon, ta przestrzeń tutaj przy schodach plus kuchnia, nikogo nie ma, ale to co dostrzegasz, to na blacie kuchennym rozlana jest woda. W sensie nie ma jej dużo, tak jakby po prostu, nie wiem, pół szklanki wody rozlało się i ktoś tego nie posprzątał. Dostrzegasz też, że jakiś jest tutaj wyłom tej idealności tego pomieszczenia, tego miejsca. Jak weszłaś tutaj początkowo, to widziałeś, że wszystko było na swoim miejscu, a teraz widzisz, że rzucona jest tak niedbale rzucony jest taki ręcznik kuchenny gdzieś na krzesło. A czy gdzieś tutaj na tym piętrze albo w zasięgu mojego wzroku jest jakieś takie pomieszczenie, powiedzmy biurowe, gdzie byłyby jakieś papiery albo coś takiego? Tak. Jak wchodzisz, to po lewej stronie pierwsze pomieszczenie to jest, zdaje się, właśnie takie pomieszczenie. Ono było uchylone, jak pierwszy raz wchodziliście, więc faktycznie tam mogłeś zobaczyć jakiś sekretarzyk, jakiś fotel i kawałek półki.
To, co ja chcę zrobić, to, bo mam świadomość, że mogą mnie nagrywać kamery, więc nie chcę jakoś ordynarnie tego przeszukiwać, natomiast chciałabym udać, że pukam i chcę wejść w poszukiwaniu Almy, otworzyć drzwi, zobaczyć, że jej nie ma, ale zachwycić się tutaj pięknym pewnie jakiś ręcznie robionych mebli i tak przejść się po pokoju, zajrzeć za okno i wyjść. I w międzyczasie się rozejrzeć, czy coś, więc trochę to jest na zbadaj, ale pewnie z kością karną, gdyby była. Wiesz co, nie musisz rzucać, ponieważ drzwi są zamknięte. One jak wchodziliście tutaj po raz pierwszy, były uchylone. Tyle, że po prostu widziałaś, wiesz, kawałek tego pokoju. Teraz są zamknięte. Drzwi są zamknięte. Na klucz. No dobra, to w takim razie będę... Wyjdę z domu i udam się w kierunku tej postaci, która mi mignęła w drzewach. Co w tym czasie Torlif i Larsz robicie? Jest myślę gdzieś około godziny 15 już. Larsz? Kiedy Bruk wchodzi do domu, ja właściwie odczekuję chwilę, bo nie mam zamiaru rozmawiać z facetem, który zupełnie nie nadaje na tych samych falach. Zresztą nie mam zamiaru powiedzieć, jeśli to nie będzie potrzebne, żadnego słowa w jego kierunku. Już myślałem, że jakaś relacja, coś między nami się zbuduje, jak między dwoma dorosłymi facetami, ale facet widzę wyraźnie, że żyje... w zupełnie innym świecie niż ja. Zresztą po części to rozumiem. Trudno jest uwierzyć w to, że masz takie wizje, którymi chcesz się podzielić. Może to był błąd, że w ogóle cokolwiek powiedziałem. No trudno, najwyżej będzie to tylko i wyłącznie moje śledztwo. Z tymi myślami, które trwają gdzieś około minuty i widzę wyraźnie, że facet też nie ma zamiaru się do mnie odezwać. Po prostu idę w kierunku domu. Przygotuję swój sprzęt, wezmę z plecaka, wyciągnę obiektyw. Zacznę przygotowywać, żeby zrobić wywiad. I właściwie tylko przy samych drzwiach rzucam pół szeptem, właściwie tak, żeby usłyszał. Zły dom wybraliśmy. Zły dom. Naprawdę? Trzaskam za sobą drzwiami. Wchodzę do kuchni, tam gdzie zostawiłem właściwie swój plecak, tam gdzie jeszcze przed chwilą siedzieliśmy popijając lemoniadę. Ona wtedy wydawała mi się bardzo orzeźwiająca. Teraz do tej pory, kiedy zobaczyłem ten dzbanek właściwie z niedopitą lemoniadą, poczułem tą gorycz. To było słodkie, bardzo słodkie, ale kiedy ten cały cukier właściwie już... organizm przyjął, została sama gorycz, jakby z przejrzałych cytryn albo z limonek, które były niedojrzałe. Nieważne, nie znam się na tym. W każdym bądź razie tą gorycz czuję. Łapiąc za plecak, mimochodem mój wzrok ucieka w kierunku sufitu, tam gdzie jest dziura po kuli. Larsz jest ryzykantem. Larsz nie zastanawia się zbyt wiele czasu nad tym, co ma zrobić, czy to jest dobre w tej sytuacji, czy nie. Plecak zostawiony, krzesło ląduje na stole, a on drapie się najpierw na stół, potem na to krzesło i na tej prowizorycznej drabinie ładuje palec prosto w tą dziurę. Jakby chciał wygrzebać stamtąd kulę albo zrobić otwór do innego świata, albo do tego, do czego strzelał ktoś, kto wypuścił kulę z pistoletu. Dobra, zanim przejdziemy do ciebie, Brook, wychodzisz na zewnątrz, widzisz tam idącą w twoim kierunku Miu, która opuszczoną ma głowę, ale jak tylko dostrzega, że jesteś, uśmiecha się do ciebie. Nie widzisz tam nigdzie Almy, ale nie widzisz też nigdzie tego kosza piknikowego. Jakoś od razu myślisz sobie, że mogła po prostu gdzieś pójść, może z tym koszem? Bo ten kosz ewidentnie wyglądał na taki, który po pierwsze był estetycznie, wyglądał estetycznie, a po drugie też on
środku miał jakąś zawartość. Czy to mógł być taki kosz też przygotowany dla gości pewnie, nie? Którzy sobie zamawiają coś takiego na pikniki. Tak. Kiedy widzę nadchodzącą Miu w moim kierunku, też uśmiecham się moim wystudiowanym uśmiechem. Cześć Miu, widziałaś Almę? Mieliśmy już przeprowadzić z nią wywiad, ale nigdzie jej nie mogę znaleźć. Alma poszła tutaj do sąsiadów, a w zasadzie do tych państwa, którzy przyjeżdżają już od dłuższego czasu do nas. Nazywamy ich sąsiadami. Ale pani Baldwin, jakbym mogła coś zasugerować, bo znam dobrze Almę. Ona jest jakaś zdenerwowana. Może ten wywiad, może jutro? No pewnie, nie chcemy tutaj nikogo stresować, to tylko kilka pytań. Tak, myślę, że Alma zestresowała się przyjazdem państwa. Wydaje mi się, że to chodzi o to, że została zaskoczona i choć może po sobie nie daje poznać, ona chciałaby, żeby wszystko było idealnie. Ale niech państwo w ogóle się tak bardzo tym nie przejmują. Do rana jej minie. A Miu, możesz powiedzieć kilka słów, bo wiesz, ja taka nieokrzesana trochę jestem, to mój drugi pobyt w Europie, może ja coś nie tak tutaj zrobiłam, jakieś faux pas i próbuję ją tak pokazać swoją słabą stronę, żeby wydusić z niej może jakieś informacje. Dobra, chcesz jakiś ruch wykonać, czy po prostu chcesz... Tak, myślę, że mogę sobie rzucić na ten mój talent, bo to jest próba jakby zmanipulowania BN-a. I ja tutaj rzucam plus intuicja. Czyli po prostu na intuicję. Tak. Mhm. I powiedz, jaki wynik, a ja sobie zobaczę. Jedenaście. Czyli to jest ten podstępny, tak? Tak, to jest ten podstępny, czyli mogę jedną opcję wybrać, jeżeli sukces z komplikacjami. Wiesz co, to wybiorę sobie tą opcję, żebym na przyszłość sobie ją zachowam, że chciałabym, żeby ona mnie potraktowała jako osobę sojuszniczą. I ja będę próbowała też zagrać na tym, że ona też pochodzi, jakby, no też jest nie stąd teoretycznie, tak? I że taką nić porozumienia z nią zbudować, żeby ją wykorzystać później. Wiesz co? Bardzo życzliwa kobieta, ciepła. To naprawdę się czuje od razu. Nie jest denerwowana, jest wręcz, można powiedzieć, że z sercem na dłoni. Taką osobą. Widzi natomiast to zdenerwowanie, które gdzieś w tej sytuacji posiadła Alma i też to twoje takie zastanowienie, gdzie może popełniłaś jakiś błąd, może poprzez właśnie jakieś swoje faux pas tutaj wpłynęłaś na to, więc ona próbuje cię uspokoić w tej kwestii, że takie rzeczy się zdarzają. Każdy jakoś miewa swoje gorsze dni, a tłumaczy to też tym, Almę tłumaczy tym, że ona w okresie wakacyjnym jest bardzo taka skoncentrowana na gościach, na celach, a jej celem jest między innymi to, żeby ci ludzie czuli się tutaj dobrze. No i też w tej rozmowie pojawia się wątek jakby waszego filmu, że Alma też wie od swojego męża, ponieważ wasz mąż był kontaktem od samego początku, od tego wydawnictwa, czy od tej firmy, która was tutaj przysyła, to ona naturalnie też wie, w jakim celu tutaj przyjechaliście. I Miu tłumaczy to tym, że on też jest cholerykiem. Znaczy oboje są cholerykami, ale on jest większym cholerykiem i ewidentnie w tej relacji Alma jest bardziej uległa. I też taką osobą jest, która chce
przypodobać się w różnych sytuacjach i robić tak, żeby było wszystko dobrze. Że o ile Edę zdarza się czasami czegoś nie dopilnować, jeszcze ona bardzo szybko wchodzi z tobą na taki poziom takiej rozmowy, która normalnie masz takie poczucie, jakby osadzała cię już w tej społeczności. Miewałaś takich rozmów wiele i faktycznie to jest chyba, tak sobie myślisz, że to jest chyba też taka twoja umiejętność, że tak potrafisz zadawać pytania, że ludzie może też poprzez własną, wiesz, poprzez własne bycie w tych relacjach różnych, że ludzie się po prostu otwierają i zbliżają się. A czy ja jakoś czuję, czy ona się boi? Nie, nie boi się. Nie boi się. Torlif, widzisz, że Brook rozmawia przy domu. Dom ma zamknięte drzwi, na co zwracasz uwagę, ale też widziałeś, że Lars zamknął je. Co robisz, Torlif? Jedno pytanie, czy w jakimkolwiek punkcie widnokręgu widzę coś, co przykuwa moją uwagę? Jakieś nadjeżdżające auto, jakiś inny ciekawy budynek, cokolwiek, co mogłoby jakoś w jakiś sposób doświetlić tę sytuację bez wchodzenia do budynku? Bo jeżeli nie, to właściwie pewnie obrócę się napięcie i wejdę za Larszem do budynku, bo też mam jeszcze tam jakieś sprawy. Nie, nic nie zwraca twojej uwagi. Nie słyszysz żadnych odgłosów, gdy jakby ktoś tutaj miał się zbliżać. Jedyne co, to słyszysz oczywiście mewy, słyszysz gdzieś odgłosy, które niesie ze sobą wybrzeże tuż od tego lokalu, który od razu powitał was, kiedy tylko pojawiliście się tutaj w przystani. Więc stamtąd odgłosy takiej coraz wybrzmiewającej muzyki plus jakieś okrzyki, śpiewy. Jest godzina 15 z minutami, dookoła panuje naprawdę taki sielankowy spokój i widzisz, że w pewnym momencie po prostu Brook wychodzi, szybkim krokiem zmierza takie jakby ten teren, który tak zbacza, nieco zbacza, po prostu znika ci za moment za krzakami. Więc jeżeli idziesz za Larszem, to wchodzisz z nim do domu, tak? Tak. Moim zainteresowaniem jest teraz kula. Znaczy kula, dziura po postrzale, ponieważ to jest coś, co jakby jeszcze mi do tej pory umknęło i chcę właściwie włożyć palec w tą dziurę, żeby upewnić się, że nie jestem w żaden sposób manipulowany, tylko naprawdę tu się coś dziwnego dzieje. Więc słuchaj, idziesz, widzisz, że Lars jakby wiedział dokładnie, co chce robić. Obaj w pewnym momencie stajecie w tym salonie i tak jak pamiętacie, tam nie rzucaliśmy wtedy za to. Po prostu to zobaczyliście, to odbarwienie. Więc nawet w tym świetle teraz takim, tak jak pamiętacie, tutaj są te okna zasłonięte. Jedynie światło wpada przez jedno okno, gdzie jest zasłonka, a poza tym te duże szyby balkonowe są zasłonięte. No i naturalnie jeszcze wpada światło gdzieś od strony kuchni. Pewnie możecie sobie tutaj wesprzeć się i włączyć światło po prostu żyrandola i przyjrzeć się temu. A możecie też to zostawić i może właśnie w tym takim półświetle, w tym takim nie bardzo oświetlonym, nie tej bardzo oświetlonej przestrzeni zobaczycie rozróżnienie na suficie. To już pozostawiam wam. Okej, okay. Ja jeszcze tylko mam takie pytanie, bo do tej pory Torlifowi to umykało, ale właściwie jeżeli teraz mam chwilę czasu, żeby się przyjrzeć właściwie tej plamie, to też chyba byłaby przestrzeń i moment, kiedy właściwie zwrócę uwagę na kamery, które tutaj są w tym budynku? Czy to jest w jakiś tam sposób? Są w bardzo różnych miejscach. I to jest coś, co sprawi, że jednak przełamie to milczenie chyba z Larszem chwilowo, ponieważ jako technik on powie mi więcej. Larsz, widziałeś, że tutaj są kamery w tym budynku? Ty już ustawiasz tą konstrukcję swoją, kiedy słyszysz.
Tak, tak. Lars już jest właściwie na krześle, zaczyna palcem dłubać. Nie wpadł na to, że można włączyć światło. Jest tu półmrok, ale może i lepiej. Ale z drugiej strony właściwie chyba będzie wygodniej, jak będzie sobie sam doświetlał. Dlatego bierze komórkę, zapala latarkę i trzyma w zębach właściwie, żeby podeprzeć się przy suficie, a drugą ręką zaczyna już tam grzebać i... Co mówisz? Co chcesz? Dobra, najpierw to. Nie mogę patrzeć na to, w jaki sposób on się z tym morduje i po prostu wyciągam sam swoją własną komórkę, przyświecam mu i mówię mu, tutaj, zobacz. Tu, widzisz? Okay. No widzę. Cholera, to jest... tam grzebać. Co tam jest? To naprawdę jest po kuli? 9 mm. Jak nic. No, ale kuli nie mogę sięgnąć. Za głęboko weszła. A zaczynam płaty właściwie farby, które tam są, zaczynam odzierać. Jakbym miał się dostać, nie wiem, do jabłka, żeby wyciągnąć robaka. To jest zupełnie surrealistyczne, bo właściwie jeżeli jest dziura po kuli, no to czego więcej tam szukać? Ale z tyłu głowy Larsa jest gdzieś to, że ta wizja abstrakcyjna i on sobie zdaje sprawę, że to jest jakaś inna rzeczywistość, która tu nie występuje, więc... Tu się mieszają jak gdyby dwie rzeczy. Wie, że tamten obraz tu nie wystąpi. A z drugiej strony ma jakąś taką świadomość, że może coś wyciągnie, może coś do czegoś dotrze, może tam w tym otworze będzie coś surrealistycznego poza kulą oczywiście. Gdzieś to są te wewnętrzne zmagania Larsa. I dociera do niego dopiero w tym momencie, Torliff przed momentem zapytał o kamery. O kamery pytałeś, tak. Pełno ich tutaj. Ale co to jest? To jest jakiś system nagrań? Kto montuje kamery? Cholera wie, monitoring jakiś. Boże drogi, no kamera jest kamera. Ja też pracuję z kamerami. No, ktoś nas obserwuje, możesz wyciągnąć język, pomachać, cokolwiek. Co się przejmujesz kamerami? Przesuwam się bardzo blisko Larsa i mówię... Może na nagraniach jest to, kto strzelał. I co to się właściwie wydarzyło? To idź do szanownej gospodyni, poproś o nagranie z momentu strzału najlepiej. Może powinniśmy zobaczyć, póki jej nie ma. Dobre pytanie. Wiesz co, na moje to wygląda na to, że ręce oczepuje od tego pyłu właściwie, który zaczął spadać na twarz, no, zaczął dłubać palcem w suficie, jakby nie wiadomo co. Na moje... To ten strzał nie padł w ciągu ostatniej godziny. To co? Ile chcesz tego przewijać? Do wczoraj? Do przedtygodnia? Do miesiąc temu? Czy do ubiegłego roku? Szukanie igły w stogu siana. A nawet gdyby... Skąd masz pewność, że to jest uwiecznione na nagraniu? Albo jeszcze inaczej. A skąd wiesz, że w ogóle te nagrania, jeśli są, to są kompletne? Gwarancji nie mam, ale przyznam szczerze, że chętnie bym się dowiedział, gdzie tu jeszcze są kamery i po co. Panie racjonalny, to nie wszystko wygląda jak w matematyce. Tego w tabelki nie wciśniesz. I zaczyna Lars schodzić z tego krzesła. Właściwie to krzesło się chybocze. Tu wchodzi właściwie to, że normalny człowiek patrząc na to, gdzieś już by się łapał za serce, że on zaraz stamtąd zleci. Ale on to jest życiowy ryzykant, więc to krzesło właściwie jak schodzi już na ten stół, to krzesło przesunęło jedną z czterech nóg właściwie na centymetr od rantu stołu. Gdyby tam jeszcze pomanewrował z 3 minuty, to pewnie skończyłoby się szybkim lądowaniem na ziemi, ale nie. Larszowi takie rzeczy się zazwyczaj nie przydarzają, więc jakby nigdy nic zdejmuje to krzesło. I takim ruchem właściwie najpierw dłonie, potem z dmuchnięciem po stole zdmuchuje ten pył właściwie z białego sufitu. Jakby się ktoś przyjrzał, to widać wyraźnie, że ktoś tam po prostu grzebał. No, nie da się ukryć. To nie robił tego w ten sposób, żeby ukryć ślady. Nie to było jego myślą. Masz tą kulę? Tak. Cały magazynek wydupałem dla ciebie.
No ale masz tą kulę, czy nie? Nie no, gówno tam możesz wygrzebać. Nie wiem, czy coś zostało, czy jest za głęboko, trudno powiedzieć, ale to jest, absolutnie możesz mi wierzyć. Ja wiem. Kretynowi się nie wierzy, ale tu akurat możesz mi uwierzyć. To jest ślad po kuli. Jakby w trakcie tej rozmowy Larsz właściwie zaczyna się rozglądać dookoła siebie, jakby czegoś szukał, sam nie wie do końca czego. I kontynuując tą rozmowę, nie olewając Torlifa, ale kontynuując tą rozmowę, właściwie zaczyna wchodzić na schody. Tam wyżej, tam gdzie był już w ubikacji na samym początku. Mhm. Dobra. Przejdę do bruk. Bruk, jesteś w środku. Jesteś na zewnątrz, przepraszam. Rozmawiacie tak przez tą dłuższą chwilę razem z Miu. I widzisz, jak w pewnym momencie podjeżdża na rowerze mężczyzna. Zostawia rower przed płotem na zewnątrz. Jest zgarbiony, starszy, w takim rozciągniętym swetrze, który jest podciągnięty teraz za łokcie. Bardzo wysłużony. Oprócz tego długie spodnie. Jest ubrany mimo wszystko dość chyba za ciepło jak na taką porę. Wchodzi i tylko w tej rozmowie Miu przerywa i mówi: o, pan Jansson. Dobrze, to ja wrócę do swoich spraw, a będzie miała pani okazję porozmawiać z panem Janssonem. Chodzi. Wygląda trochę tak jak... Nie wiesz dlaczego, ale pierwsze skojarzenie twoje to, że gość mógłby pracować jako mim. Jego twarz, jego spojrzenie, jego twarz, która jest tak plastyczna, tak można powiedzieć, że byłaby w stanie wyrażać ogrom emocji. Każdy mięsień, każdy fragment tej twarzy. Widzisz, że nerwowo spogląda teraz na drzwi, ale za chwilę uśmiecha się do ciebie. Niech to zgadnę. Brooke Baldwin. Bardzo mi miło w końcu pana poznać. Bardzo mi miło również. Bo ja aż tak już odkąd tu przyjechałam, tak noszę w sobie, żeby właśnie powiedzieć, że ja po prostu nigdy nie byłam w tak przepięknym miejscu i no taka gościna, jestem aż wzruszona, więc bardzo dziękuję i no wie pan, no myślę, że to takie jedyne doświadczenie w moim życiu, więc naprawdę tyle emocji. On jest nieco wyższy od ciebie, jest starszy, na pewno jest starszy, jest też wyższy, jest taki patykowaty, ma taką patykowatą budowę ciała. Podaje ci rękę, po czym tak robi to delikatnie. Bardzo się cieszę, właśnie o to nam chodziło. Chcieliśmy, żeby państwo tutaj przyjechali, poza własną pracą, którą naturalnie macie do zrobienia, mogli też po prostu odpocząć. To jedno z takich miejsc. Chciałem tylko powiedzieć, że nielicznych na świecie. No myślę, że jedyne takie. Tak już z pana małżonką ustalałyśmy, że wywiadu udzieli, ale może pan by też chciał kilka słów opowiedzieć tutaj o waszej działalności, o wyspie, może o legendach, o mieszkańcach. Ja jestem do pełnej dyspozycji, droga pani. Mierzy cię tak wzrokiem, ale robi to w taki dość obsesowy i charakterystyczny sposób dla facetów. Miszek tak patrzy na twoje nogi, po czym patrzy ci z powrotem w oczy. Jasne, tylko coś zjem, trochę się odświeżę i możemy zaczynać. Choć wiem od małżonki, że państwo, bo mieli państwo być później, więc
dzisiaj będziecie spać w naszym domu. Potem już będziecie mieli państwo do dyspozycji swój własny domek. Niech pani spojrzy. Nie ten kolejny, tylko ten następny. Ten z czerwonym dachem. I myślę, że to dla takich osób jak państwo, artystów, bo też wiele słyszałem. Muszę powiedzieć, że słyszałem wiele, pewnie pani się nawet nie spodziewa, jak wiele słyszałem o was. Jak wiele o pani słyszałem. Więc naturalnie można powiedzieć, że jeżeli tylko będziecie państwo chcieli, to będę czuć się zaszczycony, gdybym mógł być waszym przewodnikiem. Polingor. Brook nauczyła się nie dawać po sobie poznać, że widzi obleśne spojrzenia facetów. Z tym sobie radzi świetnie. Natomiast ta ukryta groźba, czy też sugestia, że wie więcej niż powinien, no, przyprawiła ją o ciarki. Ale uśmiech nie zszedł z jej twarzy. No, wie pan co, no to trafi nam się chyba najlepszy przewodnik na całej wyspie. To super. Ja i moi towarzysze, no, będziemy zachwyceni. A co do wywiadu, no to co pan powie dzisiaj po południu? Tak, zachód słońca w tle. Byłoby okej? Myślę, że zachód słońca, rozumiem, że nocą nie za bardzo, bo wtedy chyba, że państwo macie, jakby coś, mam też dodatkowe oświetlenie, nam się tutaj czasem przydaje, robimy różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, więc w razie czego, bo chciałem państwa też przyjąć, co prawda za te kilka dni, ale przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy dzisiaj zrobili ognisko i żebyśmy porozmawiali o różnych opowieściach z Lingor, archipelagu, też różnych opowieściach z tego miejsca, ale naturalnie możemy zrobić tuż przy zachodzie słońca. To pan pozwoli, że ja tutaj z kolegami ustalę, jakie mamy możliwości techniczne, no bo też przemawia, przyznam, do mnie taki motyw ogniska, tej opowieści, tak, gawędy. Ciepło, prawda? Ciepło takie, tak, domowe, tak, też. Tak, tak. I część z tego moglibyśmy wykorzystać zdecydowanie w filmie. Łatwiej o pewną taką naturalność pewnie rozmowy będzie, więc myślę, że to dobry pomysł. Wspaniale. Dobrze, to ja w takim razie pójdę się odświeżyć, coś zjem. A małżonka dołączy? Małżonki nie ma, bo patrzę, że drzwi są zamknięte, zazwyczaj są otwarte, więc pewnie gdzieś wyszła. Miu! Widzisz, że Miu tam przy jednym, przy garażu właśnie stoi, coś robi. Alma jest gdzieś na terenie? Tak, tak, Edę. W ogóle na ty się zwracają do siebie. Też zauważyłaś? Tak, Edę, poszła do Larsonów. A, dobra. Myślę, że tak. Myślę, że dołączy. Świetnie. No to jesteśmy omówieni. Dobrze, to proszę się rozgościć. W ogóle czujcie się ku siebie. A ja idę poznać pozostałych dwóch panów, tak, tak, nie mogę się doczekać. Jest tam sam Gustafsson, tak? Toż to. W całej swej okazałości, powiedziałabym. Pytanie nad stołem. Ja nie wiem, że oni tam się wspinają i grzebią w suficie, nie? Nie. Okej, no to nie będę go jakoś powstrzymywać, ale idę za nim, w sensie też chcę być tak przy tej rozmowie pewnie. To nieprawdopodobne, mówi, tak już jesteście w połowie drogi do tej drzwi. Nieprawdopodobne. Tak wspaniała dziennikarka jak Brooke Baldwin, tak wspaniały operator kamery jak Gustafsson. Przecież wszyscy znają Gustafssona. Myślę, że może nie z twarzy, ale z nazwiska. Przecież to jest taka persona. No i pan Stensland. Czy dobrze wymawiam jego nazwisko? Chyba a pan dobrze. Się pyta Amerykanki? Ja tutaj kaleczę język na wszystkich imionach, no ale jakoś pan ma takie, przyznam, przyjazne dla obcokrajowców. Choć pani powiem, z tej całej waszej trójki pan Torli wydaje się być najbardziej osobliwy. Kosmici i wikingowie. I otwiera drzwi.
I słyszycie właśnie śmiech za drzwiami. W którym miejscu jesteście? A, ty jesteś, Gunnar, wchodzisz po schodach, czy jesteś przy schodach, a Torliv? No właśnie to jest ten moment, który chciałem jeszcze rozegrać dosłownie przed wejściem, i to jest, i to będzie kwestia tego, w jaki sposób Torliv do tego podejdzie, bo ja dosyć szybkim krokiem, cały czas dyskutując jak gdyby, tak, nie zamykając tej dyskusji, nie olewając Torlifa, idę dosyć zamaszystym krokiem na górę do tej łazienki. Właściwie w połowie drogi tych schodów, tam gdzie z perspektywy Torlifa właściwie widać byłoby mi tylko nogi, schylam się do Torlifa i właściwie krzyczę: Te, panie autor, będziesz pan tu jak kołek w dupie stał, czy ruszysz się? Może ze mną pójdziesz? Oglądam się jeszcze tak za siebie, nerwowo spoglądam na stół, czy on w miarę chociaż dobrze strącił te resztki tej farby i tej gładzi, którą pewnie wydłubał paluchem. Poprawiam jeszcze szybko ręką i idę za Larszem. Rozumiem, nie że mając zielonego pojęcia, dokąd idę. Zostawiliście to tak, jak jest, w sensie widać tą dziurę. Tej dziury nie jestem w stanie nic zrobić, ale nerwowym ruchem jeszcze zacieram stół, bo może nie spojrzą na sufit, nie wiem. Nie jest to do końca racjonalne zachowanie i ruszam za Larszem. Jasne. Także w tym momencie, kiedy otwierają się drzwi wejściowe, to drzwi do łazienki się po prostu zamykają. Mhm. Co więcej, jak Torlif wchodzi, pytanie jak zareaguje, ale ja zamykam klucz, który jest w drzwiach, zamykam kluczem te drzwi. I właściwie nie patrzę na niego zupełnie, tylko zdejmuję bluzę, wyciągam ze spodni z bojówek scyzoryk i właściwie na klęczkach. I patrzę pod umywalkę, pod szafkę, zaczynam tam coś oglądać. Wyciągam komórkę i kładę obok umywalki. I zaczynam się rozglądać. Zerkam również. Czy ten wariat zaczął teraz tutaj szukać podsłuchów? No nie wiem, może są podsłuchy w łazience, nie wiem. Czego szukasz? Właśnie dobre pytanie. Wiesz, jak tam są kamery, to kamer tutaj się nie spodziewam w łazience, ale dobra, i tak nie zrozumiesz. Mówię ci, że ten dom żyje tak czy inaczej, jakby na to nie spojrzeć, czy to są arterie, czy to są kable, wszystko jedno. Coś jest nie tak i ty dobrze wiesz o tym, że coś jest nie tak. Szukam jakiegoś wyłomu w tym wszystkim i właściwie słyszysz, że on sięga, już jego głowa jest w szafce tam pod umywalką, pod zlewem, więc słyszysz: patrzę, co tu jest nie tak, może tu coś znajdę. Czekaj. Cholera, tu nic nie ma, ale czekaj, poczekaj, wiesz co, czekaj, na komórce i widzisz, że on coś wybiera. Dobra, mam, nie wykasowałem. Znasz się trochę na technice? Tak, mam, kupiłem sobie ostatnio nowy tablet, najnowszy model. Dobra, co, jakoś bez sensu. No, nie, wiesz co, mam tu taką aplikację, która wykrywa częstotliwości, wiesz. Coś, czego nie usłyszysz. Wiesz, jak oglądasz w kamerze, zresztą pewnie nigdy nie widziałeś, jest widmo. To jest znacznie szerzej, wiesz. Częstotliwości są szersze niż sam widok. Dobra, pierdolić. Będziemy teraz rozmawiać o widmach, nie, Larsz? Nie, czy naprawdę nie, znowu zjedziemy w tę stronę? Nie, ale nie te widmo, nie rozumiesz. To nie zmora, nie duch, widmo. Widmo dźwięku, widmo obrazu. Czekaj, ja ci pokażę, patrz. Tutaj, zobacz, jak gwizdnę teraz. Widzisz? Patrz, co się dzieje, widzisz? Tu się odchyla. Okay. Rozumiesz? Okay. Jak teraz z tą komórką będę podchodzić do ścian, jak tam zobaczymy, że odchyla się, ale tam, gdzie ty nie usłyszysz, to być może coś tam jest. Nie mam przy sobie żadnego innego sprzętu, ale czekaj, zobaczymy. I tak dosuwam do ściany i właściwie równo ze ścianą, ale cicho musisz być, cicho. I przesuwam i właściwie coś, co na tym, co na wykresie tej komórki widać, to częstotliwości mowy ludzkiej, bo gdzieś w tle zupełnie pojawia się głos, który znamy obydwaj. Głos Brook z jakimś męskim głosem. Ale Larsz jak gdyby tego nie zauważa. Larsz jest skupiony na tym, żeby, nie wiem, wyrwać krany, zdjąć lustra, żeby zobaczyć jakikolwiek wyłom, jakąkolwiek dziurę w tej całej rzeczywistości, w tej równej ścianie, albo może kafelki trzeba zacząć zrywać, żeby coś znaleźć. No, przychodzą zupełnie abstrakcyjne pomysły, jakby zupełnie
chciał trochę wytłumaczyć Torlifowi, ale tak naprawdę zupełnie się nim nie przejmuje. Lata od jednej ściany do drugiej, mijając go cały czas, mówi, przepraszam, sorry, przesuń się na chwilę, tu, i sprawdza cały czas gdzieś dotykając, żeby znaleźć, żeby złapać się czegokolwiek. Częściowo może jeszcze przekonany przez Larsza, ale jednocześnie taki zesztywniały z tego, że właściwie jego racjonalny świat troszeczkę się tutaj zburzył. Podnoszę dwa razy klapę od toalety, zaglądam pod nią, zaglądam do muszli, zaglądam za spłuczkę i właściwie tutaj kończy się moja kreatywność, więc dębieję i patrzę na Larsza, który właściwie jest już pewnie na wysokości pomysłu zrywania kafelków, żeby znaleźć coś w tym pomieszczeniu. Panie Bruk, to może... Bo ich tu nie ma, widzę. Pamiętam na pewno, jak wymawia się Gustafsson. Panie Gustafsson! Jest pan? Halo! Panie Gustafsson! W tym momencie Larsz usłyszał to. Deutschland! Jesteście? Zaraz zejdę. Momencik. Może biorą kąpiel albo... Tak, właśnie. Dobrze, że pani mi przypomniała. Dobra, to ja się zajmę sobą i myślę, że za godzinkę, półtorej to będzie dobry czas, żebyśmy wrócili do naszej rozmowy. A tymczasem borem lasem. Idzie do kuchni. I tam przyrządza sobie. Najpierw myje ręce, potem przyrządza sobie coś do jedzenia. Na patelni. Ja idę do góry. Zobaczyć, co robią. No więc słyszysz z łazienki. W łazience jakieś rozmowy, słyszysz w łazience jakieś odgłosy. Co wy tu robicie? A co się robi w łazience? Pierwszy, co pytasz? Spuszczam głośno wodę i w tym samym momencie odkluczam drzwi. Daję znak Larszowi, że jeżeli chce, to może się zamknąć z powrotem i tak się wymykam do bruk. W tym domu są kamery. Widziałaś to? W tym domu są kamery. No shit. Co tam znaleźliście? Jeszcze nic, ale to nie znaczy, że tam nic nie ma. Na dole jest właściciel. Na dole jest właściciel domu. Chce z wami rozmawiać. Wyjdźcie stąd, potem będziemy szukać. Dobra, to my go zagadamy, a nie wiem, Larsz najwyżej dołączy do nas za chwilę. Nie wiem, może on czegoś tam szuka. Nie wiem, może faktycznie coś tam jest. Ja już nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół w tym domu i w ogóle w tym, co tutaj robimy. Idziemy na dół? Tak. Zejdźmy na dół. Panie Ede, tutaj chciałam panu przedstawić słynnego autora i wybitnego konsultanta, Torlif Stensland. Wyciągam rękę. Dopytam tylko jeszcze, co w tym czasie robi Fisk. Czy Fisk zostaje tam? Czy jeszcze faktycznie próbuje coś tam znaleźć? Czy... Próbuję, to już jest irracjonalne trochę, bo odkręcił prysznic, żeby zobaczyć, czy czasem tam czegoś nie ma jakkolwiek. Nie zwraca uwagi na to, że właściwie wygląda już nieco dziwnie, dlatego że ta woda skapała z prysznica, jak on w tych bojówkach jasnozielonych mimo wszystko, takie kaki. To widać wyraźnie na kolanach mokre plamy. Zresztą pociekło nie tylko na kolana, ale również na górną część spodni. W związku z tym trwało to może z 5-6 minut, kiedy usłyszał, że oni schodzą na dół. Zauważył, że tu nic więcej, przynajmniej w tej nerwowości, gdyby miał więcej czasu, to może by się zaczął zastanawiać bardziej racjonalnie. Ale tak na szybko niczego nie zauważył, więc przykręcił, wytarł się ręcznikiem na szybko i właściwie zszedł dosłownie po kilku minutach, schodzi na dół do tam, gdzie Brook i Torlif. Tak, słyszysz dobiegającą rozmowę. Naturalnie Jansson powitał Torlifa z uśmiechem, z uściskiem, takim silnym męskim uściskiem dłoni. Ale też widzisz, że on w tym czasie, znaczy przeprasza was, jest bardzo głodny, więc
Widzicie, że pałaszuje jakieś jedzenie. Wymienia z wami tak naprawdę kilka zdań, takich bardzo kurtuazyjnych. Dopytuje się naturalnie o Larsza, ale on też za chwilę schodzi. Wita się też z Larszem, ale też mówi, że wieczorem czy za ponad godzinę będzie do dyspozycji. Teraz musi doprowadzić się do stanu użyteczności, musi się odświeżyć, więc przeprasza was w pewnym momencie i zostawia was tak. Widzicie, że najpierw gość znika w jednym ze swoich pokoi na górze, potem i tam też idzie do łazienki, no i potem przez jakiś czas go nie widzicie. W międzyczasie przychodzi Alma. Alma wchodzi do pokoju, który był początkowo uchylony, a potem był zamknięty na klucz. Otwiera kluczem drzwi, bardzo tak tylko, można powiedzieć, lakonicznie kiwa do was głową, nie wchodzi z wami w żadną dyskusję, pyta się tylko, czy Eda już jest. Jeżeli dostaje informację, to wchodzi do tego pokoju i słyszycie, jak zamyka się od środka. W tym pokoju, gdzie wcześniej był zamknięty kluczem. I to jest taki moment, około godziny, gdzie możecie co chcecie zrobić. Jesteście na terenie tego budynku, ale zależy mi bardzo, żebyśmy przeszli tak naprawdę do kolejnej sceny, którą chciałbym odegrać, a to, co teraz miałoby miejsce, chciałbym tylko, żebyście opisali, co chcecie zrobić. Jeżeli chcecie coś bardzo konkretnego, to oczywiście możemy wejść tutaj w jakąś scenę, ale zależy mi też, żeby trochę przeskoczyć w czasie. Żeby trochę też, wiecie, jakby czasowo tu się... Dla mnie okej, ja tylko chciałabym, żebyśmy się trochę wymienili jakby informacjami w międzyczasie. Jakby nie musimy tego odgrywać, ale żebyśmy się zupdate'owali oczywiście. Jedna rzecz, jaką robię, to tak w krótkiej chwili odsłuchuję jeszcze raz wiadomość od Agry i Hansona, bo cały czas jeszcze ten kontekst mojego dawnego znajomego nie daje mi spokoju, żałuję, że musisz się cofnąć. I dzwonią mi w uszach te słowa, że próbowałem przez lata być poza tym, ale układ jest zbyt silny. I w momencie, kiedy to słyszę, zapala mi się jakaś taka lampka i zaczynam patrzeć troszeczkę na Larsza tak minimalnie bardziej pobłażliwym okiem, że tutaj chyba naprawdę coś jest nie w porządku. Tylko co to może być? Przygotowuję tablet i sięgam sobie rysik elektroniczny do tabletu, bo ja chcę notować oraz ewentualnie podrzucać może Bruk jakieś ciekawe pytania, siedząc poza kadrem koło Larsza. Ja chcę się przyglądać i słuchać, bo ja chcę mieć materiał na książkę, czego jeszcze właściwie moim towarzyszom w sumie nie powiedziałem. Czy odtwarzasz to na głos? Wiesz co, raczej wyobrażałbym sobie to, że wymiksowałem się do swojego pokoju i może tam to odsłuchałem. Może, jeżeli chcesz, może na przykład słyszałeś to przez uchylone drzwi, jak puszczałem to sobie z komórki. Nawet nie przez uchylone drzwi, bo ja w tym czasie, powiedzmy, gdzie jest ten pokój, w którym zniknęła Alma? On jest od tego naszego... Jest na parterze tam, chyba, nie? Na parterze, nie? Na parterze po lewej stronie, to jest gabinet. Okej, okay, czyli jesteśmy w tym salonie, czyli powiedzmy te drzwi są od razu przy tym. Okej, okay. Tak, super. Przesuwam sobie stół trochę bliżej, tak jakbym chciał tam rozłożyć swoje rzeczy z plecaka. I rzeczywiście to robię. Ja się nie konsultuję z nimi. Ich w ogóle nie ma. Nie słyszę ich, tak? Wyciągam aparat, wyciągam statyw, ale to jest mało ważne w tym momencie, bo one mi przeszkadzają w tym plecaku. Wyciągam dyktafon przede wszystkim, który zwykle mam spięty do kamery. Wyciągam dyktafon, wyciągam długi mikrofon, który służy, to jest reporterski mikrofon. Stawiam go na stole, właściwie ustawiam go na stole, tak, żeby był zwrócony w kierunku tych drzwi, za którymi jest Alma. Podłączam do dyktafonu i robię czułość na maksa, totalnie na maksa, podłączając słuchawki.
tak jakbym chciał podsłyszeć coś za tymi drzwiami. Nikt się nie zorientuje, zaraz się zajmę resztą sprzętu. I w tym momencie, kiedy zakładam słuchawki, nawet jeżeli Thorleif, znikasz gdzieś obok, gdzieś powiedzmy w innym pokoju, to czułość jest tak wysoka, że ja słyszę to, co tam odtwarzasz. Nie? Bo to jest zdecydowanie ta czułość tego studyjnego mikrofonu i ten dyktafon. Słyszę to. Próbuję wyłapać każdy szmer, który jest za drzwiami. Słyszysz, więc to jak ona wiesz, przesuwa się na fotelu bujanym, słyszysz, jak te kółka fotela delikatnie suną po posadzce. Słyszysz, jak otwiera też jakąś szufladę, coś wyjmuje z tej szuflady, coś przełącza, coś włącza, coś pisze na klawiaturze. To są tego typu rzeczy. Nic nie mówi. Słyszysz faktycznie w pewnym momencie jakieś głosy, jakiś dźwięk, ale ona musi mieć słuchawki na uszach. Więc słyszysz tylko szum. Jakiś rozmów? Ona sama nie mówi, tak? Ona czegoś słucha. Tak. I słyszysz naturalnie to nagranie, które Thorleif włącza. Kiedy słyszę to nagranie i słyszę to, co się dzieje za ścianą, ja przysiadłem na tym stole i teoretycznie operator filmowy powinien mieć oczy zawsze otwarte. Ale w tym momencie Lars zamknął oczy i próbuje sobie każdy dźwięk, który do niego dociera, tak jakby dostał dodatkowych zmysłów przez ten sprzęt, każdy dźwięk próbuje sobie zwizualizować, wyobrazić. On widzi ten fotel, on widzi jakieś biurko, klawiaturę, on widzi te wszystkie rzeczy, które do niego docierają. Oczywiście wyobraża sobie ten pokój zupełnie inaczej niż on jest w rzeczywistości, ale potrafi wysłyszeć jak gdyby poszczególne przedmioty. Słyszy, że rzeczywiście ona czegoś słucha. Kiedy usłyszał ten dobiegający od strony Thorleifa to nagranie, jedna myśl, że ono niesamowicie, to nagranie i ta wypowiedź niesamowicie pasuje do tego surrealistycznego obrazu. Ono, że teraz zaczyna mieć sens. Lars jeszcze nie wie jaki. Nie wie do końca jaki, ale ta wypowiedź ma zdecydowanie więcej sensu niż jeszcze 2 dni temu. Ona się tutaj niesamowicie wpasowuje. Ma takie wrażenie, jakby mieszkańcy tego domu byli całkowicie bezwolni. Całkowicie odwrócenie takiej rzeczywistości. Normalnie jest tak, że człowiek będący w mieszkaniu, będący w domu, ten dom jest im poddany. Widelec, stół, krzesło, telewizor, te wszystkie przedmioty są jak gdyby na użytek mieszkańca. Tutaj jakieś takie dziwne wrażenie, że ona poszła do tego pokoju naładować swoje baterie, naładować swoją energię, może posłuchać kolejnych rozkazów, które ma robić. Surrealistyczne, ale takie wrażenie tego układu, który za chwilę usłyszał w tym nagraniu, że jest poza układem, że jest układ jest zbyt silny. Ten układ jeszcze nie wie, co to jest, ale czuję, że zrobił duży krok w zrozumieniu tej całości. I co więcej, Lars ma takie wrażenie, że zupełnie niepyszne, nie wynikające z pychy, ale jeżeli ktoś miałby odkryć, co tu się dzieje, to chyba tylko on. Bo tak racjonalny facet, który nieracjonalnie pisze tylko dla pieniędzy, albo
kobieta, która zajmowała się wszystkim, co nieprzeciętnie realne i przekazywała to w sposób ugładzony i przepiękny zwykłym Brownom i zwykłym Smithom, nie będą w stanie wychwycić tego nierealistycznego elementu, który będzie kluczem do zrozumienia całej historii. Ale to jest tylko taka myśl, zupełnie nie dająca mu przewagi czy pychy, ale stawiająca go w pozycji nieprzeciętnej odpowiedzialności za to, co tu się dzieje. Brock? A ty? Gdzie jesteś, kiedy Lars nasłuchuje i kiedy Thorleif odsłuchuje nagrania i notuje coś? Jesteś w salonie, na górze? Ja próbuję niezauważona, ale nie wiem, czy mi się udaje to zrobić niezauważoną, chwycić tą butelkę śliwowicy i udać się do siebie, do pokoju. Tak, oni są zajęci. Zajęci sobą. Często piła przed nagrywaniem materiałów. To nie wpływało negatywnie na jej tak zwany performance, więc byle nie za dużo. Jakie to cholerstwo dobre. Byle język się nie plątał. Ale zresztą kto tu pozna? Po angielsku. Dam radę. I czuję, jak tak powoli puszcza napięcie, jak takie ciepło się rozlewa, mięśnie się rozluźniają. I jakiś ten świat taki mniej obrzydliwy się staje. Słyszysz, że ktoś za drzwiami jest. Słyszysz, jak z nogi na nogę stąpa. Jak waha się, czy wejść, czy nie wejść. Siedzę cicho. Ale jednym ruchem ręki tylko przykrywam butelkę. Zasłaniam ją jakąś poduszką, torebką, czymkolwiek, co mam pod ręką i chwytam za miętówkę. Słyszysz, jak odchodzi osoba. Zrywam się wtedy i otwieram drzwi. W tym samym momencie odkręca się Eda. Widzisz, jak ma na sobie zupełnie inny strój. Teraz ma t-shirt, ma jeansowe spodnie. Widzisz, jak włosy ma zaczesane, jeszcze mokre na bok. Uśmiecha się. Nie chciałem niepokoić. O, widzę, że wspaniałe kolory jak na nagranie. Pan to ma jakiś taki naturalny talent tutaj do telewizji. Chciałem porozmawiać, ale może... Może faktycznie... Nie, oczywiście. To ja już za chwilę zejdę. Na dole się spotkamy? Pomyślałem, że najpierw chciałbym z panią porozmawiać. I tak patrzę na ten mój mały pokoik tutaj? Tak, zmieszczę się. Nie jestem taki wysoki. Brook tak nerwowo się uśmiecha. No proszę, zapraszam. W pokoju jest łóżko i na pewno jest jakieś biureczko z krzesłem, więc Brook siada na tym krześle i wskazuje łóżko. I też jest taki załamany w pewnym momencie, jakby ta ściana jest taka załamana przez dach, bo jesteś na górze. On wchodzi, uśmiecha się i zamyka drzwi. Siada. Gdzie siadasz ty, a gdzie on ma usiąść? Wskazuję mu, no bo rozumiem, jest łóżko i krzesło, więc ja siadam na krześle i wskazuję mu zasłane łóżko. Więc siada. Tak. Chciałem. Może trochę się denerwuję.
Chciałem tylko powiedzieć, że pani pracodawca nie wybrał pani bez powodu. Jest po prostu pani najlepsza. Ale też posiada pani, jak dowiedziałem się, szczególną umiejętność odnajdywania się w trudnych sytuacjach. A co pan ma na myśli? No to dosyć taka... W nowych środowiskach, w rozmowie z ludźmi, którzy kierują się bardzo różną etykietą i zwyczajami. Myślę, że częścią osób, z którą przyjdzie pani rozmawiać tutaj, prawdopodobnie nigdy z takimi osobami pani się nie spotkała. To są prości ludzie. To są osoby, które wierzą w zabobony, które wierzą w jakąś siłę, która nad tym wszystkim góruje. Ale wierzę, że pani profesjonalizm... Oj, proszę pana, jedni wierzą w kapitalizm, inni wierzą w zabobona, jeszcze inni wierzą w Trumpa. Mechanizm jest ten sam. Tak, to prawda, to prawda. Spogląda na ciebie i teraz następuje taka kilkusekundowa pauza. Próbuję coś powiedzieć, ale w tym spojrzeniu dostrzegasz dokładnie to samo spojrzenie, które osoba wiele lat temu, dzięki której znalazłaś się na szczycie, wiele razy kierowała to spojrzenie w twoim kierunku. Wiele razy upominała się o to, żebyś zrobiła coś dla niej, żebyś nagoniła świeżą krew. Gdybyś pomyślała, że chodzi o wampira, to jest w tym coś. Mężczyzna, jak on się nazywa? Nie wiem. Nazywam go producentem. Tak patrzę na niego kolejne oblicze i mówię: co, sukinsynu, wróciłeś? Widzisz spojrzenie ED? To wcześniejsze. Patrzę się na ciebie. Słucham? Pan wybaczy, też trochę mnie trema łapie przed wywiadem. To tak, taki rytuał przygotowań przed wejściem na żywo, że trzeba się tak trochę wzmocnić i na chwilę odpłynęłam myślami do tego, co będzie wieczorem. Jasne. A pan się nie denerwuje. Najważniejsze jest to, żeby trochę, wie pan, zapomnieć o tej kamerze. Ona jest jedno, niech potraktuje ją pan jako jedną z osób, która siedzi przy ognisku. Słucha, zadaje pytania. Nie, pani Baldwin, ja chciałem tylko powiedzieć, ale nie ukrywam, że zaskoczyło mnie to zdanie. Ale dobrze, żeby też nie było, mnie nie da się tak łatwo spłoszyć, więc ten żart pani wyszedł. Wyjątkowo wyszedł. Pani Baldwin, bo wie pani, bardzo rzadko na Lingor dzieją się jakieś rzeczy, które, o których potem w gazetach pisze się. Rok temu w naszym domu miała miejsce bardzo nieprzyjemna historia, o której chciałbym państwu powiedzieć. Chciałbym pokazać też pozostałości po strzałach. Od tego czasu nagrywamy wszystko, bo być może, jeżeli kiedykolwiek miałoby dojść jeszcze do czegoś, to wszystko będziemy mieli na nagraniach. Przyznam, to bardziej zanamował Almę
zrobiłem. Ona po tamtych wydarzeniach była... długo do siebie dochodziła. Chciałem tylko powiedzieć, że ufam Państwu i bardzo się cieszę, że przyjechaliście tutaj. I myślę, że poza historią o tym miejscu, o tradycji, może znajdziecie coś jeszcze, co sprawi, że osoba, która zaginęła, wróci. Albo choć dowiemy się, jakie były jej losy. Wiem, że to wszystko jest enigmatyczne, ale chcę tylko powiedzieć, że będę pomocny na tyle, ile będę w stanie i traktuję wasz przyjazd tutaj priorytetowo. Zostaliście poleceni jako osoby, które nie tylko są profesjonalistami w swoich dziedzinach, ale mają też... Czują coś więcej. Czują to coś, jak to się mówi. Tak. Przepraszam, jeżeli jakoś zdenerwowałem albo wprowadziłem niepotrzebne zamieszanie, chciałem tylko... Nie, ale ja muszę jedną rzecz ustalić. Edę, możemy? Oczywiście. Czy ty chcesz, żeby ta historia była częścią naszego dokumentu? Bo ja uszanuję każdą twoją decyzję. Nie jesteśmy tutaj, żeby publikować rzeczy wbrew woli mieszkańców czy gospodarzy. Cóż, jeżeli tylko pozwolicie, to naturalnie. Oczywiście, niech będzie częścią tego dokumentu. Jeżeli uznacie, że jest historią, która mogłaby się znaleźć w reportażu, w filmie dokumentalnym o tradycjach, o korzeniach tej miejscowości, to myślę, że osoba, która zaginęła, wszak składa ręce, tak jakby się... jakby... no, może modlił, to nie chodzi o modlitwę, tylko skupia się. A kto to był, Edo? Kto zaginął? Bernd Olson, nasz wieloletni radny. Mężczyzna, który oddał całe życie temu miejscu. Lokalna polityka. Wstaję. Dziękuję. Dziękuję, że poświęciłaś mi chwilę. Wychodzi. Wychodzi, czym idzie do swojego pokoju, nie schodzi na dół. Co robisz, Brook? Brook zaczyna się zastanawiać, czy to, co widziała, to było przewidzenie, ale jest na 99% pewna, że nie. Za dobrze zna ten wzrok i za dobrze zna te oczy. Widziała już też sytuacje, w których producent jakby pojawiał się w osobach, a potem je opuszczał, więc to też nic nowego. No i Brook będzie bardzo czujna. Zamyka drzwi na zamek i sięga po butelkę. Larch i Torlif, siedzicie na dole. Trochę rozmyślacie, rozpisujecie. Z pomieszczenia nie wychodzi zarówno Alma, jak i nie schodzi na dół Edę. Mija tak 40 minut. Aż wreszcie drzwi pomieszczenia otwierają się, wychodzi stamtąd Alma. Czy ona widzi ten... to wszystko rozstawione przez ciebie, Larch? Blisko. No to oczywiście, że może widzieć. Natomiast
Na pierwszy rzut oka absolutnie nikomu nie przyjdzie do głowy, że to jest jakikolwiek nasłuch. Tym bardziej, że po jakichś dobrych 15-20 minutach, mając cały czas słuchawki podłączone, Lars zaczyna wyciągać bardzo po cichu, ostrożnie, żeby sobie po prostu nie zagłuszać przede wszystkim, z tego plecaka sprzęty. Wyciąga aparat, wymienia obiektyw, drugi chowa. Także to wszystko jest porozstawiane. Na całym stole są porozstawiane sprzęty telewizyjne. Gdzieś tam jakiś konwerter, jakieś jeszcze dodatkowe filtry, karty SD rozrzucone, dodatkowa bateria. W tym całym bałaganie elektroniki nikt nie zorientowałby się, że mikrofon po prostu jest zwrócony. On nie jest na statywie przy drzwiach. On jest po prostu położony na stole w kierunku drzwi. To jest mikrofon kierunkowy, więc on ze spokojem by to złapał, co się dzieje przy drzwiach. Niemniej jednak na pierwszy rzut oka nie widać, że tu ktokolwiek robił jakikolwiek podsłuch czy nasłuch czegokolwiek. Jest po prostu dużo elektronicznego sprzętu rozstawionego na stole i facet, który przy tym stoi i coś tam grzebie. Torliv? A ty? Ja nie wadząc nikomu siedzę sobie w kąciku, przygotowując, jeszcze przeglądając materiały o Lengor na tablecie, przypominając sobie to, co sprawdziłem wcześniej o tym poprzednim filmie, który już był tutaj nagrywany, o tej bitwie z czasów wojen napoleońskiej, morskiej. I kiedy wychodzi Alma, opada mnie jakaś taka nerwowość i takim gestem, trochę jakbym chciał się schować za gazetą, podnoszę wyżej ten tablet i zapuszczam jeszcze głębiej nos w ten tablet, próbując w ogóle nie zwrócić na siebie uwagi gospodyni. Ona krząta się, idzie do kuchni, robi jakieś rzeczy. Słuchajcie, wybija gdzieś godzina 17:30, 18:00. Kiedy na dół schodzi Edę i w towarzystwie swojej małżonki przygotowują i razem też z Miu przygotowują kolację. Przy tym śmiejąc się, rozmawiając, gdzieś krzątacie się obok. Nie zwracają szczególnie na was uwagi. Dwa razy przechodził Edę i spojrzał w kierunku tej dziury, którą wydrążył palcem Lars, ale nic nie pytał, przeszedł po prostu obok tego. W pewnym momencie, kiedy wybija gdzieś godzina 18:30, to na tuż otwarte zostają drzwi do na taras. Tam znosicie, bo też Alma, widzicie, że Alma razem z Miu przenoszą te rzeczy, też w pewnym momencie na jakiś stolik, jakieś takie, wiecie, plastikowe, takie ogrodowe jakieś meble, przy których będziecie jedli, więc razem Torliv i Lars plus pozostałe osoby, próg jest cały czas na górze, zakładam. Więc jedynie co to Brook możesz dostrzegać przez okno albo słyszeć ich rozmowy. Eda jest bardzo wesołą osobą, opowiada jakieś anegdoty, opowiada jakieś kawały, próbuje też rozśmieszyć swoją małżonkę. Ona natomiast widać, że jest tak raczej nie w sosie i jakoś nie ukrywa się z tym. Zasiadacie w pewnym momencie przy wspólnym stole i słyszysz, Brook, że woła cię z dołu Jansson. Schodzisz, nie schodzisz, zostajesz. Ile zostało śliwowicy? Śliwowicy zostało jakieś pół butelki. Zostawiam, kładę tą butelkę między ścianą a łóżkiem. Przyda się później. Schodzę na dół, wcześniej poprawiwszy makijaż, ubrałam jakiś taki trochę może bardziej telewizyjny strój i schodzę. Słuchajcie, opiszcie
pierwsze pół godziny. Słowami, co wydarzyło się, w sensie jecie, rozmawiacie, ale możecie opisać jakieś takie szczególiki, które mają miejsce w tym ogrodzie. Jak to widzicie, kiedy siedzicie przy wspólnym stole, razem z Miu, razem z państwem Jansson. Jesteście tam razem, jest jakiś alkohol, jest jedzenie, są jakieś pieczyste, są jakieś przekąski. Lars nie wychodzi z tego trybu szukania dziury w całym. Nomen omen dziury, od której zaczął w suficie. I to jest chyba jego idea fix w tej chwili, żeby obserwować, być jednym wielkim obserwatorem. Pytanie, czy ten wywiad będzie tutaj, czy na razie po prostu sobie siedzimy i... Siedzicie, pałaszujecie po prostu kolację. Okay. No to wiedząc o tym, powiedzmy, cały sprzęt został w salonie. Nie zabrałem ze sobą żadnych rzeczy, oprócz oczywiście komórki, gdzieś tam bawię się jakimiś aplikacjami, ale tak naprawdę przyglądam się. Tym razem... Raz próbowałem nasłuchiwać, teraz się przyglądam. Ja myślę, że no, nie przychodzi mi nic innego do głowy w tej chwili, niż to, żeby użyć jeszcze raz swojego atutu. Czy w tej rzeczywistości, w tym ujęciu, cokolwiek wyda mi się dziwne w tej chwili, w tym zestawieniu trzech osób, tak? Trzy na trzy tak naprawdę mamy. Mniej mnie interesuje, co sobie pomyśli Torliw, choć gdzieś przechodzi mi pewna myśl, że być może facet nie do końca uznaje mnie za wariata. Może jednak faktycznie widzi, że coś jest na rzeczy. Brooke, nie wiem, długo się z nią teraz nie widziałem. Od jej grzebania nożyczkami w ścianie, w drewnianej ścianie domu właściwie nie mieliśmy okazji zamienić żadnego słowa. Skupiam się na sobie, a właściwie nawet nie na sobie, tylko na trzech postaciach, które są dla mnie zagadką albo wydają się być całkiem normalne. Ja próbuję coś z tego wydusić. Dobra, to wykonaj rzut, a w tym czasie, to zaraz powiem co jak, a w tym czasie powiedz, wy dopowiedzcie jeszcze, co się dzieje tam przy stole, Brook i Torliw. Jeszcze mam pytanie. Mogę, to ja dorzucę jeszcze. To już ci oddaję, tylko jeszcze powiedz, Brook, czy kiedy wypijasz pół litra, połowę tej butelki, pewnie nawet może więcej niż pół litra, tej śliwowicy, to czy na zewnątrz coś się zmienia, że ludzie jakoś cię postrzegają? Czy to była butelka 0,7. Okay. Z której wcześniej już wypiłam trochę, więc to było na pewno mniej niż pół litra. Brook wie dokładnie, ile może wypić, żeby nie przekroczyć tej granicy, kiedy po niej widać, więc może czasem język jej się zaplącze, ale też wszyscy tutaj, rozumiem, piją trochę alkoholu, więc jest, myślę, że po niej tego nie widać tak na pierwszy rzut oka. Dobra. Torliw? Ja dodam tylko taką adnotację, że tak jak nam dzisiaj komunikacja werbalna z Larsem nie wychodziła, natomiast dużo lepiej rozmawialiśmy bez użycia słów, tak teraz myślę, że Lars szybko poczuł na sobie wzrok Torlifa. O co chodzi? Niestety Lars i ja mamy podobny modus operandi, to znaczy skryć się za kimś i obserwować, przyglądać się, może ewentualnie uderzyć kogoś pod żebro jakimś szybkim pytaniem. Patrzę na Brook, która jest może lekko już znieczulona. Ale jestem właśnie świetną tarczą, za którą możecie się skryć, bo ja rozmawiam ze wszystkimi. Robię to zawsze przed wywiadem. Rozmiękczam, zadaję pytania, sprawiam, że osoby czują się dobrze w moim towarzystwie, więc mi się buzia nie zamyka. Dopytuję o wszystko i absorbuję uwagę. Więc moje uszy, moje radary nastrajają się na Edego oraz ewentualnie na jakiekolwiek relacje, gdzie był, co robił w momencie, kiedy był wystrzał.
Ale jednak ja dołączam do Brook jako zabawny rozmówca, jako człowiek dowcip, opowiadam jakąś tam anegdotę o kosmitach i o wikingach, ponieważ mam już to doskonale przerobione, że śmieszy to wszystkich i sprawia, że nie traktują mnie poważnie. I pozwalam Larszowi się spokojnie przeglądać i chętnie jestem ciekaw, choć ja się tego jako bohater nie dowiem, co on zobaczy. Mm-hmm. Tak. Kiedy Alma w pewnym momencie pod wpływem alkoholu zaczyna się śmiać, ale kiedy spogląda w twoim kierunku, Torlif, to dostrzegasz takie bardzo badawcze spojrzenia. Było ich kilka podczas tych 30 minut. Miu bardzo mało pije alkoholu, wręcz widzisz, że cały czas w takich 50-tkach po prostu tylko trochę spija. Jansson nie żałuje sobie. Chyba po nim najbardziej to widać. Zaczynają przywoływać jakieś, jak się okazuje, różne, czy to znajome programy, czy też jakieś wątki. Razem z Brook, razem z telewizją. Absolutnie gość nie wygląda na zorientowanego. On jest gościem, który chyba podobnie jak Brook, ale podobnie też jak i wy, a zwłaszcza ty, Torlif, i ty, Brook, potraficie słuchać i nasłuchiwać. Jestem gościem, który potrafi z prostych rzeczy zasłyszanych stworzyć historię. I tak też te historyjki jedna po drugiej, podsycana kolejnymi uśmiechami, kolejnymi dorzucanymi anegdotami od Brook, od Torlifa, od swojej małżonki. Ta historia się snuje. Jest po prostu taką siecią różnych historyjek, które się ucinają, które są nieistotne. Czasami może dotyczą jakichś rzeczy, które chociaż na chwilę wybijają jakąś emocję w was. A dla ciebie, Larsz, są tylko szumem. Tym razem widzisz, że cała ta trójka ma takie otoczone w okolicach nadgarstka, w okolicach palcy, w niektórych częściach ciała półprzezroczyste nici, które łączą ich, łączą całą trójkę, ale mógłbyś się spodziewać, że po tym, co zobaczyłeś we wcześniejszym wejrzeniu w prawdę, widziałbyś ich połączenie z tym budynkiem. Nic bardziej mylnego. Widzisz, że w pewnym momencie, tak jak taki warkocz, te nici od nich kumulują się, skręcają i ucięte są jak za sprawą szybkiego, ostrego toporu. I po prostu leżą sobie gdzieś za nimi. Ale wiesz i widzisz to, że z każdym ich ruchem ten warkocz się porusza. Widzisz też, że kiedy tak rozglądasz się dookoła, nie jest jeszcze ciemno. Widzisz sąsiada, który właśnie patrzy w waszym kierunku, uśmiecha się, strzyże swój żywopłot. Z jego rąk, z jego ciała też snują się wici. Ale też są ucięte? Wiesz co? One gdzieś za nim idą, więc nie widzisz, czy są ucięte. Za niego po prostu gdzieś odchodzą.
A oni, rozumiem, mają te nici przerwane, tak? Widać, że one nie idą do ziemi, tylko są po prostu przerwane. Tak, tak, kurwa. Tak. Tak jakby za sobą po prostu węzeł taki ciągnęli. Mhm. Warkocz z węzłem na końcu i po prostu ucięty jest w pewnym momencie. Rzuć sobie, zaweź się w garść. Żelazny larsz. Dokładnie. Larsz jest żelazny. Myślę, że tu przede wszystkim bierze ciekawość. On się już przyzwyczaił do tego, że te obrazy, kiedy się skupi, to zobaczy jakieś abstrakcyjne obrazy. Ma teraz nauczkę, żeby się tak szybko nie dzielić z pozostałą resztą. Niemniej jednak nie robią już na nim takiego wrażenia. One nie szokują, tak? Bo on wie, gdzie wchodzi, że te obrazy będą zupełnie dziwne, abstrakcyjne. Może to, że ma taką psychę, a nie inną. Może to, że wiele w życiu przeżył, spowodowało, że w tej chwili mało co będzie potrafić go wyprowadzić z równowagi. Jest odporny mimo wszystko na to, nie? Więc... Drodzy Państwo, jestem już, mówi Eda, jak widać język mam już dość luźny, więc nie wiem, czy nadaje się na wywiad, ale może zróbmy taki przedwywiad, może będę choć mógł jakoś zainteresować, jakoś rozgrzać tą ciekawość, bo jesteście na pewno ciekawi tego miejsca. Alma wstaje i zaczyna ogarniać, sprzątać razem z Miu talerze, sztućce. On zostaje tak z wami. Jeszcze widzicie, że ma kufel z piwem. No i w ogóle mają tutaj swojskie piwo, więc jeżeli tylko chcieliście, to też polewali wam. Ale to wszystko zależy od bruk oczywiście. Panie Gustafsson, przepraszam, już na ty przeszliśmy. Larsz, ja bym ci pewnie tego normalnie powiedział, ale twoje oko. Kładzie teraz tak rękę bardzo blisko ciebie, bardzo blisko twojej dłoni. To się nie dotyka cię, ale czujesz obecność tej dłoni. Ale twoje oko... Ja myślę, że nikt nie ma takiego jak ty. Wiesz, widziałem twoje reportaże. Widziałem, co potrafisz zrobić. Tu nie trzeba często słów. Jesteś w stanie uchwycić taką esencję, że czasem jak słyszę komentarz, wiesz, absolutnie to nie jest do was, Orly, fani do ciebie, Brook, to nie jest nic osobistego. Ale czasem jak słyszałem komentarz tam, jak w Afganistanie robiliście, Iraku, Sierra Leone, to czasem on był niepotrzebny, bo wiesz, jeden obraz, nawet nie 1000 słów. Ja uważam, że milion. No, normalnie powiem ci, co bym powiedział, ale... Nie wiem, co powiedzieć. No, dziękuję, to strasznie miłe, bo ja rzadko kiedy jestem... Ja jestem po drugiej stronie. Ale tak, tak, nie będę ukrywać, oko mam dobre. Widzi więcej niż inni. I kiedy to tak nieznacznie powiedział, spojrzał Edowi prosto w oczy. Wiem. Tak. Wiem, Lars, wiem. Odkręca się tak w kierunku Brook. No co, kochaniutka? Może tak porozmawiajmy sobie, chociaż nie będziemy tego nagrywać. Jutro sobie nagramy, spokojnie. Powiem wam. Skoro... Ede, skoro obraz jest wart więcej niż 1000 słów, to przytocz nam obrazy tego, co się działo w tym domu rok temu. Ja jeszcze tylko tak zerkam na Larsza, próbując ominąć spojrzenie naszego gospodarza.
Tak się zamyśla. Weszło ich dwóch. Hakon Larsen i Bjorn, ten drugi. Młody, z długimi włosami. Widziałem, że od pewnego momentu... Myślałem na początku, że to ten młody ma wpływ na tego starszego, bo... Satanista, widać było. Zresztą grali taką muzykę, że nie dało się tego słuchać. Czarne ubrania, jakieś msze diaboliczne. Myślałem na początku, że to ten młody ma na tego starszego, a przecież Larsona od lat znałem. Co więcej, znałem jego ojca. Zawsze był poczciwy. Ale myślę, że to było na odwrót. Myślę, że to Hakon miał zły wpływ na tego młodego. Przestraszyłem się. Weszli, kiedy siedzieliśmy w salonie. Była Alma, ja. Byli turyści, którzy przyjechali. I był nasz bardzo drogi przyjaciel. Bert Olson, przewodniczący Rady Hrabstwa. Zaczęli się odgrażać. Doszło do pojmania Berta. Znaczy, gdybym miał powiedzieć, jak do końca to widziałem, jak naprawdę, moim zdaniem, to było, to Bernd oddał się w ich ręce. Ja go znam, nie wiem, co z nim. On... On zrobił to dla nas. On nie chciał, żeby ten konflikt eskalował. Widać było, że też przyszli po niego. Co prawda... Larsson wymachiwał tą bronią i strzelił w sufit, żeby uciszyć Berta. On próbował, jak to on, dyplomatycznie. A potem postrzelił go. Tam, przy Boazeri, jest też drugi ślad. Kula przeszyła na wylot. Bernd zaczął krwawić. W tym czasie jechały na to spotkanie trzy kobiety z Rady. Takie najbliższe współpracowniczki Berta. To miał być świetny wieczór. Wyszli. Jeden i drugi odgrażali się. Powiedzieli, żebyśmy nie szli za nimi. Ale naturalnie. Wezwaliśmy policję. No, ale zanim policja przypłynęła, to ich już nie było. Odpłynęli łodzią Larsona. I po jakiejś półtorej godzinie, może godzinie? Nie, to była godzina. Wrócili. Ale bez Olsona. Wypłynęli. W wody. W morze. I powiedzieli, że nie było z nimi Olsona. I wiecie co? Policja nie znalazła żadnych odcisków palców. Ja też nie widziałem osobiście i nie znam osoby, która widziała, jak wchodzą na tą łódź, ale no pomyślcie. No ale przecież tyle świadków było tutaj w domu, to przecież tak, właśnie. Osoby zeznały, że była strzelanina. Tak. Oni oddali się w ręce
Był areszt, przesłuchania. Larson wyjechał po tym, jak go wypuścili. Pogorszyło się zdrowie jego matki. Ona tu nadal mieszka. Wypuścili go, był tutaj przez kilka tygodni, ale pod koniec lipca wyjechał. Nie wiem gdzie. A ten młody? Ten młody dalej ma odsiadkę. I wiecie co? Ja wiem, że policja się starała. Szukała, płetwonurkowie, wywiad psychologiczny z dwoma, z nimi. Patrzę teraz tak na Torlifa, ale ja czuję, że mi coś zabrano. Nie zabrano mi tylko przyjaciela, ale że ta więź między mną a Bertem i teraz tak uderza jak tasakiem ręką o ten plastikowy stół, została odcięta, że on nie żyje. Coś panu zabrano, coś pan stracił. Znam to uczucie. Nie potrafię go wyjaśnić. Powiecie w tym filmie o tym, co czujemy? Po stracie? Tak, myślę, że... Myślę, że o tym powinien być właśnie ten film, o tym, co jest bliskie dla was. Wtedy będzie autentyczny. Wtedy ludzie będą chcieli go oglądać. Co więcej, Edę, ty sam o tym powiesz. Staram się. Postaram. Ja robię jeszcze taki szybki rzut oka. Czy Lars wygląda, jakby nagrywa? Używał jakiegokolwiek narzędzia? Czy ja mam wrażenie, że cokolwiek chodzi? Czy po prostu to jest tylko rozmowa w cztery pary oczu? Lars? Lars nie na darmo zabrał komórkę. Okej. Okay. Nie wiem, czy to widzę, natomiast jeszcze zerkam na Edę go na chwilę. Mężczyzn było dwóch. Bjorn i Hakon, prawda? Tak. Jeden z nich nazywał się Larson. Hakon Larson, rybak stąd, od pokoleń. Czy on jest spokrewniony może z Ragnarem Larsonem, Larsenem, przypadkowo? Nie. Mieliśmy tutaj... Teraz zresztą niedawno urodził się Ragnar. Są to dość popularne imię, ale nie kojarzę, żeby akurat ten Larson, ten Ragnar to była część rodziny. Mogę się mylić, naturalnie. Proszę się nie przejmować, to tylko takie skojarzenie. Jestem tutaj od bardzo niedawna. W którymś z dawnych pokoleń. Moi drodzy. Myślę, że to jest dobry moment na epilog. W kilku zdaniach, żebyście opisali, jak waszym bohaterom tego dzisiejszego wieczoru.
Brook, już nie do końca słyszała wszystkie szczegóły opowieści Edo, bo była zmęczona i powoli łapał ją też kac. Natomiast nie uwolniła się od uczucia niepokoju, dużego niepokoju. Ma wrażenie, że ta opowieść ma zamydlić im oczy, wyjaśnić te tajemnicze kule w suficie i w ścianach. Wie, że jest tam część prawdy, ale nie cała prawda. I będzie się starała dowiedzieć się, jaka jest ta cała prawda. Może spróbuje skontaktować się z Bjornem, który nadal jest w areszcie. Domyślamy się, że areszt nie jest na tej wyspie, tylko gdzieś indziej. Ale będzie węszyć. Na pewno. Thorleif podczas całej tej sceny dyskretnie z nogą założoną na nogę trzymał w ręku tablet i rysikiem tworzył drobne notatki. Było mu ciężko, ponieważ wokół na stole było sporo alkoholu, po który on już nie chce sięgać. Przynajmniej obiecał sobie, że już po niego więcej nie sięgnie, przynajmniej jeżeli nie będzie sytuacji najgorszej, jaka tylko może się wydarzyć. Ale to, czego sobie też nie uświadamia, to to, że siedząc z nogą na nogę i robiąc notatki, podświadomie naśladuje pozę dr Ege, która w ten sam sposób siedziała, kiedy to on się jej zwierzał. Tylko, że Thorleif nie jest terapeutą. Thorleif jest pisarzem i on wie, że poszukiwanie sensu zabiera bardzo dużo czasu. Więc teraz słucha i notuje i czuje się, jakby przewracał kartka po kartce pewnej tajemniczej książki i widzi, że prawda powolutku, krok po kroku, pytanie po właściwym pytaniu się przed nim otworzy. A teraz Thorleif słucha i przygląda się uważnie, pozostając w cieniu swoich kompanów. Larsz. Dla niego miała to być zwykła robota. Operatorska. Dobra. Nawet mógłby w normalnych warunkach być zdziwiony, że jego nazwisko, że nazwisko Gustafsson jest gdzieś znane, że ktoś zauważył napisy końcowe, kto realizował zdjęcia. Ale nie tym razem. Miało się zacząć sielankowo i w pewien sposób tak się zaczęło. Ze zwykłymi wariatami z tej wyspy. Z przemiłą rozmową z latarnikiem, który rozpoczął ten niesamowity czas dla Larsza. Nie poszukiwania, tylko właściwie finał odnajdywania prawdy przez duże P. Tego wszystkiego, co nosił w sobie już od wielu miesięcy, a może lat. Nie możesz im pokazać, że się boisz. To przybrało dla Larsza właściwie rodzaj motta. On się nie boi. On tylko z każdą kolejną minutą sunie do przodu, składając te wszystkie klocki. On wie, że ani dyktafon, ani kamera telefonu, ani obiektyw kamery nie zarejestrują wszystkiego tego, co widzi. A jest tak blisko zobaczenia czegoś naprawdę więcej. I pozostaje właściwie przy tym stole z pewną myślą, że jeszcze nie odkrył, czy to jeździec jeździ na koniu, czy to koń porusza jeźdźcem. Ale trzeciej możliwości nie ma. Ja tak a, więc,
A więc to właściwie zostaje w jego głowie i wewnętrznie niesamowicie się cieszy, że naciska na klamkę tych wielkich drzwi, które zawsze były dla niego totalną zagadką. Nie spodziewał się tylko, że te drzwi odnajdzie tutaj, na Lingor. Ty tak bujasz się na tym drewnianym krześle, które za moment pęknie. No może nie. Larsz, choć nieuważny, straszny parciarz. Gość, który potrafi przekradać się, kiedy kule nad głową latają, i wejść na wysoko położone miejsca z prowizorycznym sprzętem. Ten gość, ktoś by powiedział, urodził się w czepku. Teraz, kiedy tak wychylasz się, kiedy twoje kompanie są już w środku, kiedy jest ciemno, kiedy masz na dobrą sprawę dwa źródła światła, ponieważ nie wliczam w to światło, które są w samym budynku, które są przygaszone, zapowiadające noc. Nad tobą rozpościera się niebo, piękne, rozgwieżdżone, całe konstelacje. A ty wjedziesz tak wzrokiem to po budynku, to po drzewach. I widzisz, jak na drzewach jest ten sam wić, te same wici, które też nadają światła. To wygląda tak, jakby ktoś rozpostarł dookoła takie bożonarodzeniowe łańcuchy z dużą ilością świecidełek. Ale tutaj to światło jest połączone, jak za sprawą takich połączonych ze sobą części, jak takie po prostu długie łańcuchy, które całe się świecą. Cienkie, jak wici, dają też światło. I wiesz, że widzisz to ty i prawdopodobnie widzą to też mieszkańcy.